8 maja przy Urzędzie Miejskim mogliśmy skosztować pysznych kanapek, deserów czy napić się herbatki z imbirem przygotowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy. Akcja została zorganizowana z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, który jest okazją do integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami i organizacji działających na ich rzecz, ale też przypomina o problemach, z którymi się borykają. Przy stoisku mogliśmy odebrać nawet sadzonki z pomidorami. Podobna akcja została zorganizowana również dzień wcześniej w Piechcinie.